Witam wszystkich bardzo serdecznie i na początek może powiem, że dosyć długo zastanawiałam się, czy w ogóle podzielić się tym, czym chcę się dzisiaj podzielić, ale patrząc na to, co dzieje się w naszym zborze i w ogóle w kościele, pomyślałam sobie, że może warto. Wiecie, jest bardzo wiele sposobów, z jakimi szatan zniechęca nas do pracy. On ma tyle sposobów i można powiedzieć, że na każdego z nas ma swój własny i to najlepszy. Ale chyba takie dwa, które ostatnio rzucają mi się najbardziej w oczy, to jest krytyka i użalanie się nad sobą. I może zacznę od krytyki. I mam taką prośbę, żebyście popatrzyli na osobę obok siebie, ale taką następną nie rodzinę. Czyli jeżeli obok was siedzi żona, albo mąż, albo córka, albo syn, to nie na to, ale na jakąś nie z rodziny. Jeżeli nie ma z boku, to do tyłu. Popatrzcie i zadajcie sobie pytanie. Pierwsze, czy wiecie, jak ta osoba ma na imię? Drugie, czy wiecie, czy akurat teraz albo niedawno przechodziła jakąś chorobę? Czy ma jakiś problem? Jaki lubi kolor? Jaką ma sytuację w rodzinie? Wiecie, przychodzimy tutaj co tydzień i mam wrażenie, że większość z nas zupełnie się nie zna. I ja przyznam, że w większości niż połowy z was nie pamiętam imion, za co bardzo przepraszam. Ale pomimo tego, że tak w miarę pobieżnie się znamy, to jak przychodzi do krytyki albo do zwrócenia uwagi, to nie mamy z tym żadnego problemu. My wiemy, o co chodzi z tym problemem u tej osoby. My wiemy, dlaczego ona to zrobiła. I my musimy ją naprawić. Musimy jej pomóc, zwrócić jej uwagę. A teraz mam jeszcze znowu prośbę, żebyście zadali sobie pytanie, czy przed zwróceniem uwagi modlicie się do Boga o mądrość? Czy przed zwróceniem uwagi zadajecie sobie pytanie, czy w ogóle lubicie tą osobę? Szanujecie ją? Kochacie jak brata albo siostrę? Czy pytacie się i prosicie Boga o to, żeby sprawił, żeby uleczył wasze uczucia i żeby najpierw sprawił, żebyście tą osobę polubili może, albo chociaż szanowali? Powiem wam, z doświadczenia wiem, że zdecydowanie lepiej przyjmuje się krytykę od przyjaciela. Jak mnie krytykuje moja rodzona siostra, to pomimo tego, że w danej chwili czasem się wściekam, to nigdy w życiu nie zdarzyło mi się nie przyjąć tej krytyki albo się na nią za krytykę obrazić. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że moja siostra mnie bardzo dobrze zna. Wie, co się w moim życiu dzieje, wie, jakie mam problemy, jakie mam słabości, jaką mam przeszłość i dlaczego się zachowuję tak, a nie inaczej. I taką mam prośbę, że następnym razem, jak komuś zwrócicie uwagę, spróbujcie się najpierw z nim zaprzyjaźnić. Może to pomoże. I teraz też znowu pytania. Czy dobrze mnie znacie? Kto wie, jak mój mąż ma na imię? Większość z was wie, że pracuje w korporacji. Kto wie, co faktycznie tam robię, jakie stanowisko zajmuje? Jedna osoba. Kto wie, co lubię jeść? Kto wie, czy w moim życiu przechodziłam jakąś poważną chorobę? Kto wie, jakie było moje dzieciństwo? Opowiem wam o moim dzieciństwie. Było traumatyczne. Pochodzę z rodziny, którą nie wiem, czy można nazwać patologiczną, ale na pewno nie była normalna.
rodzice uzależnieni od alkoholu. Na początku to było picie parę razy w miesiącu, potem coraz częściej. Moja mama uzależniła się później. Nie wiem, jak często w domu były awantury, ale na tyle często, że w zasadzie pamiętam tylko je. Tata bił mamę, a mama często zasłaniała się mną, dlatego że ja byłam ukochaną córką tatusia i wiedziała, że jak to zrobi, to tata przestanie ją bić. Wiele razy moja mama próbowała popełnić samobójstwo. Przepraszam, bo tak... Pamiętam, jak weszłam do domu, a moja mama leżała na podłodze. Ktoś przytrzymywał ją, bo ona właśnie przed chwilą próbowała wyskoczyć z 8 piętra. Innym razem, kiedy przyszłam do domu, moja siostra płakała, bo właśnie odcięła sznury mojej mamie, która usiłowała powiesić się w łazience. Moi rodzice rozwiedli się, ale tata dalej z nami mieszkał, więc niewiele to poprawiło sytuację. Kiedyś pamiętam, jak mój tata przed wyjazdem poprosił mnie o przyszycie guzika do spodni. A moja mama, kiedy to zobaczyła, przyszła i zrobiła mi karczemną awanturę, jak ja mogę kochać człowieka, który jej robił to, co robił. I wyjęła przy mnie sztuczną szczękę, pokazując mi, co ojciec jej zrobił. Wiecie, miała wtedy 30 parę lat, to była bardzo młoda kobieta, a dla mnie to było traumatyczny obraz. I w tym momencie chyba znienawidziłam ich oboje. Do tej pory nienawidziłam w większości tatę, ale tym, jak mama się zachowywała, jak bardzo mnie uczyła tej nienawiści, w zasadzie sprawiło, że nienawidziłam i mamę, i tatę. W domu było biednie. Mama traciła pracę ze względu na picie. Pamiętam, jak kiedyś pod choinkę dostałam paczkę flamastrów i cieszyłam się. Często w domu były głośne imprezy alkoholowe i działo się tam absolutnie wszystko. Moja siostra wtedy już pracowała w szkole pielęgniarskiej, więc przynosiła tabletki nasenne i dzięki temu mogłyśmy czasem pospać. Któregoś dnia byłam u koleżanki parę pięter niżej i moja mama wpadła z krzykiem, że chodź szybko, bo zaraz przyjedzie karetka i policja. Kiedy przyszłam do domu, zobaczyłam tatę leżącego na łóżku z nożem w brzuchu. Przyjechała karetka, zabrała tatę. Przyjechała policja, zabrała mamę. Potem się jeszcze dowiedziałam, że jak tata leżał z tym nożem, to mama jeszcze go tłukła stołkiem po głowie. Ja wtedy już miałam taką znieczulicę, że tak naprawdę popatrzyłam, poszłam do swojego pokoju, nic mnie to nie interesowało. A kolejne pół roku, kiedy w domu nie było rodziców, a byłyśmy tylko same z siostrą, były chyba najwspanialszym pół rokiem w tym czasie w moim życiu. Bo byłyśmy same, był spokój, nie było awantur, libacji i tak dalej. Ale wiecie, to sprawiło, że ja miałam ogromną tendencję użalania się nad sobą. I uważałam, ojej, jaka ja jestem biedna. Zazdrościłam ludziom, którzy mają normalne rodziny, normalnych rodziców. I parę lat później przyjechałam do Podkowy, miałam wtedy 19 lat i spotkałam tutaj dwie osoby, które dały mi naprawdę do myślenia. Jeden kolega, który opowiadał, jak rodzice wyrzucili go z domu tylko dlatego, że uwierzył w Boga i że ochrzcił się w kościele adwentystów. Nie miał prawa do nich jechać, nie chcieli mieć z nim nic do czynienia, tylko dlatego. Druga osoba to koleżanka, która mi opowiadała, że tak naprawdę swojego ojca poznała, jak miała kilkanaście lat i tylko przez przypadek, bo jak kiedyś jakiś pan odwiedził jej mamę i ich w domu i wyszedł, to ona się zapytała, mamo, kto to był? A mama powiedziała, twój tata. Wtedy się zastanawiałam, jak matka może to dziecku zrobić? A tata co chwilę był w więzieniu, bo nie płacił alimentów. I wtedy mi się oczy otworzyły na nieszczęścia innych ludzi i stwierdziłam, wow, szatan na tym świecie każdemu z nas potrafi dać swoją porcję nieszczęścia. I chcę, żebyśmy tak patrzyli na siebie, użalali się i myśleli, jaki to ja jestem biedny.
Na moje szczęście Bóg dał mi się wtedy poznać. Zmieniał mnie, ale powiem wam, jaki jest bagaż z tego mojego dzieciństwa. Kompletny brak szacunku do osób starszych. Brak autorytetów, brak zasad moralnych, brak szacunku do rodziców. I Bóg naprawdę przez wiele lat tego wszystkiego musiał mnie uczyć i to była bardzo ciężka droga. I szczególnie w obliczu wczorajszego dnia, dnia mamy, zawsze sobie tak myślę, że to jest takie oczywiste dla wielu osób kochać swoją matkę, a dla mnie wcale takie nie jest. Ale dlaczego to opowiadam? Przepraszam. Opowiadam to dlatego, żeby powiedzieć, że nie ma takiego bagna, z którego Bóg nie byłby w stanie nas wyrwać. Pamiętam kazanie chyba sprzed 2 czy 3 tygodni Łukasza, który pięknie to powiedział, że Bóg potrafi nas odkodować ze wszystkiego, co nam się przydarzyło albo co mamy w genach. Patrząc na geny, to powiem szczerze, powinnam być teraz niepracującą, uzależnioną, alkoholiczką, rozwiedzioną, z rozbitą rodziną. Jakby tak patrzeć na przeszłość i na geny, to tak powinno być. Ale Bóg potrafi sprawiać cuda i dla Boga nie ma żadnego znaczenia, jaka jest nasza przeszłość, jakie są problemy. Nic. Bóg potrafi nas wyrwać absolutnie ze wszystkiego. Ale wiecie, szatan chce, żebyśmy się skupiali na tym problemie. Żebyśmy myśleli o sobie, o problemie, zamiast o Bogu i o tym, co On może dla nas zrobić. Zamiast po prostu zaufać i już, wiecie, to jest piękne, jak o coś prosimy Boga, to możemy Mu od razu podziękować, że nas wysłuchał. Więc jak jeszcze się przejmować i jeszcze się skupiać na tym problemie? Drugie przesłanie, jakie chciałam przekazać, naprawdę nie oceniaj osoby, jeżeli jej nie znasz. A gwarantuję wam, że większości ludzi, którzy tutaj siedzą, nie znamy. I nie wiemy, jaki mają bagaż. Gdyby ktoś mnie nie znał, to za moje traktowanie czy uczucia do mojej mamy, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu, można by mnie naprawdę srogo potępić. I może faktycznie, na szczęście Bóg nie potępia, Bóg usprawiedliwia, ale Bóg uczy. I każdy z nas ma jakąś taką przeszłość, która pomimo tego, że Bóg nas leczy i Bóg nas uczy, to przez jakiś czas ma na nas wpływ. Każdy z nas ma jakieś wychowanie, historię, uzależnienia. Bóg widzi serca i Bóg jest w stanie nas ocenić. Człowiek nie. Żaden człowiek. A na koniec powtórzę to, co często mówię ludziom, którzy przychodzą do mnie albo z którymi rozmawiam, bo próbuję ich namówić do tego, żeby w jakiś sposób udzielili się w pracy dla Pana w zborze. Jeżeli ktoś cię krytykuje, to się ciesz. Bo to znaczy, że wykonujesz jakąś pracę dla Pana. I przeczytam wam coś, co Ellen White napisała. Zawsze istniała grupa ludzi, którzy uważali się za pobożnych, ale zamiast wzrastać w poznaniu prawdy, uczynili swoją religię stałym wyszukiwaniem błędów w charakterze lub wierze tych, z którymi się nie zgadzali. Tacy ludzie są prawą ręką szatana. Wielu jest oskarżycieli braci, którzy zawsze są czynni wtedy, gdy Bóg działa lub gdy Jego słudzy oddają należną Mu cześć. Błędnie interpretują motywy każdego szlachetnego i dobrego czynu, rozgłaszają oszczerstwa i wzbudzają podejrzliwość w umysłach niedoświadczonych. W każdy możliwy sposób starają się, aby to, co jest czyste i sprawiedliwe, uważano za złe i zwodnicze. Szatan stara się, by w kościele znalazły się osoby nieszczere i nieodrodzone, które wzbudzają wątpliwość oraz niewiarę i przeszkodzą w ten sposób osobom dostrzegającym rozwój dzieła Bożego i angażującym się w nie. Nie daj się szatanowi.
Jeżeli ktoś cię krytykuje, przyjmij to z pokorą i pracuj dalej. Znam w tym zborze osoby, które po krytyce przestały tutaj występować, bo usłyszały, że nie dość dobrze znają język polski. Znam w tym zborze osobę przynajmniej jedną, która powiedziała, że nie zaśpiewa tu już nigdy, bo została skrytykowana. Znam osoby, które powiedziały, że w nagraniu szkoły sobotniej nie będą brały udziału, bo zostały skrytykowane za błędy stylistyczne. Krytyka jest dobra, ale jak kogoś krytykujesz, to sprawdź owoce, jakie wydajesz. Czy faktycznie pomogłeś tej osobie, czy może sprawiłeś, że przestała pracować dla Pana? A powtórzę jeszcze raz. Ty, który otrzymujesz tą krytykę, ciesz się, bo to znaczy, że szatan uznał cię za dość interesującą i angażującą się, żeby ci poprzeszkadzać. To znaczy, że musisz wrócić i pracować jeszcze więcej. Jezus naprawdę wycierpiał dla nas bardzo dużo. Nie jesteś w stanie wycierpieć trochę krytyki dla Niego? Przyjmij z pokorą i pracuj dalej. I dla osób, które mają problemy, bo takie też znam, bardzo często słyszę, wiesz, przez ten okres czasu nie będę brał udziału w tym czy w tym, bo mam trochę problemy rodzinne teraz. Albo coś innego się dzieje. Dajmy sobie spokój na jakiś czas. No właśnie o to szatanowi chodzi. Żebyśmy patrzyli na siebie, na nasze problemy, żebyśmy się uwiązali z tym, co na świecie. A Bóg chce, żebyśmy patrzyli na Jezusa. Żebyśmy zapomnieli o naszych problemach. Oddali je Jezusowi. I pracowali dla Jezusa. Przestań myśleć o sobie. Skup się na Jezusie. On naprawdę niedługo przyjdzie. A my mamy pracę do wykonania. Amen.